Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Lewactwo wywąchuje jakikolwiek, no i każdy z głos sprzeciwu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Każda książka została przepisana. Każdy obraz został przemalowany. Każdy posąg, każda ulica, każdy budynek, nazwa została zmieniona. Historia się zatrzymała. Nic nie istnieje poza tym, że partia ma zawsze rację. No, to jest cytat z 1984. Książka opisująca to, co komunizm. No i to jest dzisiaj 2020, to, co się dzieje. Obrazy są przemalowywane, posągi są niszczone, ulice są zmieniane. Czysty, czysty. Miało tak być, miał być 1984 stworzony przez Trumpa. Miała być dyktatura Trumpa. Okazuje się, że komuniści, jak to było przewidziane przez Orwella, właśnie dokładnie to zrobili. Milcząca większość po prostu milczy. Milcząca większość milczy. No ale nie powinna się obawiać mówić, tak? Nie powinna się obawiać mówić, no bo milcząca większość istnieje. No i zobaczymy, czy będzie milczała 3 listopada. 3 listopada są wybory. Na dzień dzisiejszy milcząca większość jest bardziej cicha niż zazwyczaj. No ale czy można to winić, potępiać, czy krytykować? No, polubienie nawet tweetu przez kogoś, no człowiek się czuje dobrze, polubi to, co Trump ma do napisania, no ale wtedy okazuje się, że traci robotę, tak? Traci pracę. W Kanadzie uniwersytety w Brytyjskiej Kolumbii po prostu zaszczuli i to głównego szefa, głównego przewodniczącego jednej z tych rad za to, że on tylko polubił parę tweetów Trumpa. Nie to, że napisał coś, nie dołożył, polubił, tylko polubił. No i w zasadzie cała banda komunistyczna go zaszczuła. No później wypomnieli mu, że facet miał tą czapeczkę Make America Great Again, czyli Zrób Amerykę Wspaniałą Znowu w pracy. No i w zasadzie no to jest człowiek do odstrzelenia. No i go odstrzelili. I ta hołota z Twittera zaszczuła go po prostu. Nie ma wydziału personalnego, nie ma jakiegoś komisji w pracy, żeby ocenić, czy dobrze, czy niedobrze, co powinno być. Wywalili go. Sam zrezygnował. Najgorsze jest to, że sam zrezygnował i złożył makabryczną samokrytykę. Po prostu wziął bata, zaczął się lać, powiedział, że on przeprasza wykładowców, przeprasza studentów, przeprasza pracowników, no, że należy im się jego przeprosiny, no i że wszyscy ci, którzy są przeciwko dyskryminacji, że on zrobił moja wina, moja bardzo wielka wina. No i tłuszcza po prostu go zlikwidowała. No i co? Myślicie, że tłum mu wybaczy? No tak, to jest taki tłum, który zawsze wybacza, tak? Dasz palca, to ci urwie pół dupy. No nie da rady. No i teraz wypadałoby mówić, że jednak konserwatyści powinni więcej się wypowiadać, ale no jest 2020, zamienił się w 1984 rok i to nie jest takie proste. No ale jaką cenę zapłaci ten kraj cały, tak? No cały kraj zapłaci prędzej czy później, jeżeli prawa strona konserwatywna nic nie będzie robiła. No bo to jest jednak makabryczny podział. Jest lewa, no i jest prawica, tak? Jest historia,
pomniki, wszyscy, Bóg, honor, ojczyzna, no i jest totalny Marks, totalna rozruba, totalna zmiana społeczeństwa, rozpierdzielenie społeczeństwa, rozpierdzielenie rodziny, rozpierdzielenie pracy, wszystko, co tylko można być z tego wszystkiego tolerancyjna. Lewica. Lewactwo jest tolerancyjne w swoim przekonaniu, tyle tylko, że są jedyni w tych rozmowach, tak? Spalanie budynków, spalanie sklepów, rozwalanie pomników, obcinanie głów tym pomnikom, tak jak to ISIS robiło. To wszystko jest w porządku, no bo to politycznie, komunistycznie to jest prawidłowe, ale założenie czerwonej czapeczki republikańskiej już nie jest dobrze. Także to jest polityka Kalego. Ja ukraść dobrze, mnie ukraść niedobrze. Przyniesienie flagi takiej z niebieskimi pasami, no bo to reprezentuje ten niebieski mundur, no to już jest niedobrze. Ludzie, większość ludzi nie zgadza się z tym, co się dzieje w kraju, w Ameryce. I to od wschodniego do zachodniego wybrzeża. No i ludzie się zastanawiają, czy ja jestem szalony, czy jestem nienormalny, że myślę, że to nie jest prawidłowe. I ludzie siedzą i tak myślą do siebie, ale nie mówią. No nikt nie powie głośno, no bo wtedy jednak to cała ta zaszczucie, też zaszczucie społeczne po prostu się zaczyna. Ci ludzie zaszczuwają każdego, kogo tylko mogą, a cała reszta boi się być zaszczuta. No i teraz każdy się obawia zapytać pytanie, dlaczego te maski są przymuszane? Nikt tego nie mówi. To się zrobiła jakaś religia. Te maski to się zrobiła jakaś religia. Czy te posągi można je niszczyć i po prostu likwidować, malować i tak dalej, i tak dalej. I ludzie będą mówić o tym, ale tylko w swoich grupach, tak? To są rozmowy jak w NRD, to są rozmowy jak w Polsce, tyle tylko, że kiedyś to człowiek słuchał wolnej Europy i wydawało mu się, że ten Zachód jest jeszcze normalny, tak? No i w tym czasie był normalny. Głos Ameryki też był normalny. To była republikańska, konserwatywna Ameryka. Dzisiaj po prostu politycznie ilość emigrantów, która zaczęła przyjeżdżać do Ameryki od 1965 roku, całkowicie zmieniła społeczeństwo. Cała ta szkoła frankfurcka komunistów, którzy przyjechali przed i po II wojnie światowej, całkowicie zmieniła społeczeństwo. Komuniści opanowali szkoły, gazety, telewizję, prasę, politykę. No i teraz dzisiaj jest jak jest. Pączkarnie usuwają. Policjanci mieli jakieś takie specjalne upusty na kawę i na pączki. No to już te upusty są likwidowane w pączkarniach. Makabra. Przeminęło z wiatrem. HBO usunęło film kompletnie, a teraz filmy, które gdzie są indziej, będą to krytycy piszą z przodu, jest takie wyjaśnienie, że to jest film, jest starszy niż 80 lat. Także to jest R&B, czyli w cały ten, ta kompania, która ma swój software, ale ludzie wynajmują swoje mieszkania, no R&B bierze ciężkie pieniądze za to, no i oni podkreślają, że są najbardziej antyrasistowscy, tak jak my byśmy byli rasistowscy, tak? Oni chcą być bardziej święci od papieża i to jest makabra. No i później, a my tak wszyscy siedzimy, ta milcząca prawica tak siedzi, głowami tak kiwa, no i się zastanawia, czy te wszystkie bzdury, czy te podkreślanie cnót tak zwanych socjalizmu, czy to jest postęp, czy nie jest postęp. No oczywiście każdy normalny rozumie, że postęp, no to jednak wymaga konwersacji, postęp wymaga rozmowy. Postęp wymaga dialogu, a tu jest tylko monolog. Tu jest zaszywanie, tu jest wykrzykiwanie.
Kto teraz tak otwarcie mówi swoją opinię? No, tylko opinię mówią ci, którzy żyją z tego, tak? Którzy żyją z tego, że mówią to, co myślą, ale jeżeli ktoś pracuje na, powiedzmy, w szkole czy na uczelni, no to już nie jest tak. To już nie jest tak. Także nikt nie napisze na Twitterze czy na Facebooku tego, o czym myśli. I to jest po prostu Orwell. To jest 84 rok. Bo to jest zaryzykowne. To jest ludzie, którzy mają jakieś konserwatywne poglądy, nie założą jakiejś chrześcijańskiej koszulki. Nie założą koszulki, która popiera policję i porządek, prawo i porządek. Nie założą koszulki republikańskie. Po prostu są zaszczuwani i zostaliby zaszczuci. Straciliby swoją pracę. Także to nie jest demokracja. Wszystkie szkoły w Ameryce, zawsze portret prezydenta wisiał. Zawsze portret prezydenta wisiał do momentu, kiedy przyszedł Trump. Przyszedł Trump i komuniści po prostu nie pozwolili wieszać aktualnego, oficjalnie wybranego prezydenta przez 60 parę milionów ludzi. Czyli po prostu, gdzie jest demokracja? Nie ma demokracji. Nie ma demokracji. Komuniści opanowali wszystko, no i prawica jest do odstrzelenia. Biały chrześcijanin, mężczyzna w średnim wieku, no to w zasadzie jest do odstrzału. No ale przy okazji są białe kobiety do odstrzału, chrześcijanie są do odstrzału. No wszyscy ci, którzy od 300 lat, powiedzmy, tworzyli Amerykę, teraz jest wymiana, tak? Teraz jest zamiana, teraz jest wymiana. No i czy można zająć stanowisko? No większość ludzi nie zajmuje stanowiska, nie wypowiada się. No i ta milcząca większość pozwala na to, żeby te radykalne lewactwo po prostu przejechało nas traktorem. Nie ma jakiegoś odparcia, nie ma jakiejś walki, nie ma konsekwencji, nie ma bitwy, nie ma zdania, żeby powiedzieć. Ameryka stoi na potężnym rozdrożu teraz, na potężnym. Ludzie, którzy nie lubią tego zniszczenia i tego straszenia, nie będą mówić na ten temat, no to już za jakiś czas w zasadzie nie będzie jak cokolwiek do mówienia, do powiedzenia. To jest makabra. To jest makabra i tak jak powiedziałem na początku, obrazy zostały przemalowane, książki zostały przepisane, fotografie zostały zretuszowane, posągi przemianowane, ulice przemianowane, budynki. Każda data została podmieniona, zamieniona. Historia się zatrzymała. Jedynie nie istnieje, nic nie istnieje poza tym, że partia ma zawsze rację. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.